Łącz. Tak, zdolne zielone napisał jeszcze, że idzie spać i dobranoc. Pewnie nie usłyszę odpowiedzi. No, może jeżeli obejrzy nagranie. No to tak, troszkę spóźnione, ale dobranoc również zdolne zielone. Sadzę tu grzyb ogrodowy gdzieś. Widzę, już je trochę rośnie. Nie wiem, do czego nam te grzyby w ogóle. Pewnie zjeść można. Te w międzyczasie dorosły chyba. Nie możesz pode mną podkopać w ogóle, nawet pod roślinkami? Ciekawe. Wsadzę tutaj urobek. O, dwa staki aż. Storage full. Ojoj. Z czego się robi skrzynkę 2? Zaraz to zobaczę. Skrzynia 2 wymaga żelaza, więc nie. Chyba, że ulepszony piec pozwala jakoś ten. Jak zrobić upgrade? Potrzebny jest bazalt. Nie widzieliśmy chyba czegoś takiego. Nie. Myślę, że po bossie odblokują się nowe rzeczy. Dobra, zrobiłem drugą skrzynkę i tutaj postawię. Można ładnego zrobić na tym stole kreślarskim? A zobacz. A, tu meble tylko się robi, to nie. Można złote jajo zrobić. Jest bardzo drogie. Ze złota? Nie. Z 15 zielonych jaj, z 15 pomarańczowych jaj i z 15 żółtych jaj. Aha. Czego nie widzieliśmy żadnego takiego. Wiesz co, przerzućmy może rzeczy rolnicze do tamtej skrzynki. To jakieś pierdołki możemy wrzucać. Albo zrobię jeszcze trzecią skrzynię na pierdołki. A, copper ore mi brakuje, bo wszystko przetopiłem. Mogę szafę postawić gdzieś. Okej. Tu też można parę rzeczy schować, ale niewiele.
musiał jakiś upgrade wielkości ekwipunku. Może i tak. Lub tam tutaj potki many koło. Muszę trochę ukopać kamienia. Żeby porobić sobie tych kamieni szlifierskich trochę. I nie zrobiłem tych szponów. Nie mam rubinów dość. Co, idziemy na 8 poziom? Która godzina? Późno już pewnie. No, prawie późno. To zrobię jeszcze coś z dachem. No rób. Ziemia pewnie się nie odnowiły. W sensie nie znajdę tam pszczółka. No to zobacz. Nie poszedłem zobaczyć. Nie są zamknięte. Szkielet wrócił, ale pszczółka nie widzę. A, bo jeszcze są drugie. Szczurek nie wrócił. Z grubsza naprawiam nam dach. Nie tak solidnie jak oryginalny jest plan, ale okej. Co tam robisz? Dalej szukasz? Chodzimy? Nie, biję szlamy. Okej, dach z grubsza naprawiony. Thank you.
dobrze. Dobra, to co teraz robimy? Na bossa! Jest jeszcze ten jeden nieodkryty poziom. Na dole, pod bossem. Możemy tam pójść. Tam to jest ślepa uliczka. Zobaczymy, co tam jest przynajmniej. Okej. Żądanie Kaluma. Kalumskie. No, znowu rubiny. No i kaktusy, możesz pozbierać wody. Okej, okay. Blazing Blossom, agawę. Nie ma nic ciekawego. Ale tak, woda się przyda. Trochę zabawne, że woda się farmi na pustyni. O, tu mam łuski. Jest miner jakiś. Kopię cały dzień. Handluj ma. Mhm. Jest, jak mówią, diamenty powstają pod wpływem ciśnienia. Bardzo ciekawe. O, sprzedaję miedź, kamień szlifierski i węgiel, ale ma ograniczone te rzeczy. To ja jej sprzedam. Coś miałem jej sprzedać. Na pewno swoje ciuchy. Tylko muszę je zdjąć. Też tak samo zrobił. Ja tylko przypomnę sobie, jak się zdejmuje. Bierzesz raz w ekwipunku i one equip. Niech no sobie tylko przypomnę, jak się otwiera ekwipunek. ...24 za zbroję, za czapkę, 32 za szatę, 24 za rękawice, 32 za szatę, 24 za pelerynę. A, miałem jeszcze sprzedać ten. Jedną kulę ognia. Kulę ognia jeden. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. 40 zł. Łuski mi są też potrzebne do upgrade'ów broni. Więc mi się też przydadzą. Mi do zrobienia laski. Auć! Zaszedł mnie w tył. Zaszło cię od tyłu. Dwóch mnie zaszło, kurde. Nie zdążyłem się uleczyć. To ja go zeschizowałem. A muszle? Muszle nie. Jedna się uruchomiła. Striggerowała się. Nie mnie, jego. No właśnie, one zaczną być takie kombo, które zaczęły czyścić. No, szmalakt. Nasiona kaktusa. Zostawimy od razu. Też zaraz odsadzę. Nie wszędzie się da zasadzić. Na piaskowym bloku się nie da. Na piasku można chyba. No rzeczywiście. Uważaj na muszlę.
Co to? Ona wybuchła jeszcze na koniec, kurde. No. Nie wiedziałem, że wybucha. No, coś nowego. Ja pod powierzchnię chyba nie opłaca się schodzić. Można zebrać trochę rubina, żeby zrobić w końcu te szpony górnicze. One wymagają dość sporo rubina chyba. Dobra, to je pozbieram. A właśnie, co potrzebujemy do mining drilla? Nie, tylko troszkę miedzi, koal, czy węgiel. A można też copper pickaxe zrobić. Chyba się by przydało. A może od razu żelazny? No, jakbyśmy mieli żelazo, można by rozmyślać. Coś tu się teleportnęło na lewo ode mnie. Albo przynajmniej zaświeciło niebiesko. A, to ten szkielet ognisty. Dużo tu ognistych, a ja mam samo ogniste obrażenia. W sumie to oni chyba nie mają odporności na ogień. Ziemia ma odporność na ogień. Mamy jeszcze węgiel? Ja zobaczę. Ja wrzuciłem do skrzynki, to nie zobaczymy swojego. Mam równo 10 swojego. Chyba sporo wrzuciłem do tego, do skrzynki. Jego płomień się odbija. Przeskakuje. O, gładzony czerwony rubin, tego właśnie potrzeba do tego, do ręka, do szponów. Można ich pofarmić. Dobra, jest tam jeszcze kilku, jak chcesz. Wchodziłeś tam na górę? Do tej wieży? Co? Nie, wieży nie było. Okej. Uważaj na muszkę, że to były dwie słów. No, widzę. Robię na tobie. No, kombo mi zasadziło. Obie mi zasadziły kombo. Zajrzyjmy się, czy są tu jeszcze jakieś? A tu jest ten, upiorny rycerz. A za nami jest kwiatek. To jest głupie, że nie da się skakać. Znaczy, nie da się skakać, jak jest zablokowana kamera. Znaczy chyba się da, trzeba sobie przybindować jakiś inny klawisz. Bo jest niepodbindowany żaden. Odskok przy zablokowanej kamerze. Dobra, zaraz piję się na górze urwiska. Pójdę zobaczyć. To uwierzą. A może być jakaś skrzynka, jakiś peć? Może być. Bronią jej, a nie chcę się z nimi walczyć. Kolejny gładzony czerwony rubin. Ile mam? Mam tyle, żeby na szpon mieć. Okej, super. O, szkielet. O nie! Umrałem. Jest skrzynka. Explosion Bow, Copper Ore, Scale i Yellow Portal Stone Shard. W skrzynce były 4 scale. A dużo potrzebujesz? W sumie chyba nie dużo. Pojedynczej ilości.
Wózka. Bardzo dobrze. Weszłem na szczyt wieży, a tu nic nie ma. Będzie dużo pochodni. Prawie każdy z tych gości drogi pochodni. Z tych upiornych. Ci mają odbijające się pociski. Upiorni i kwiaty. Tylko upiorni mają odbijające się raz, a kwiaty odbijające się dwa razy. Padłem. Beznadziejni są ci. Atakują czarem, a zaraz potem ci odciechają cię. Kurde, unikasz czaru, to eksploduje. Unikasz czaru, to cię ciachną mieczem. Ten Hollow Knights. To zawalczmy sobie z muszelką. A, odporność. Dobra, wiesz co, może cofnijmy się jeszcze do bazy. Zróbmy sobie te pikaksy nowe. Dobra. Ja bym sobie lepszy miecz zrobił. Znaczy nie lepszy miecz, tylko topór bym sobie zrobił. Tak trochę lipa, że nie można być na dwóch instancjach jednym. No. Pytanie, czy mamy węgiel? Ja mam 10 węgla. No, marchewka wyrosła, chyba to jest to wysokie stadium. Nie wiem, czy najwyższe. Zbieramy? Dobra, zaraz. Wiesz co, zacznij dobra. Zbierać i zobacz po ile dropi. Po jednej. Chyba jeszcze to nie. Chyba w sumie tyle zawsze dropiło. No to nie wiem, można zebrać i zasadzić jeszcze raz. Wydawało mi się, że po trzech, to dlatego może, że ten. One są po trzy w tej wikące. A mining drill to jest tylko do kopania ziemi. No nie potrzebujemy chyba. Chyba, że będziemy wyrównywać to w końcu. By się przydało chyba ten terytorium wyrównać. No, może. Dropniesz parę marchewek? No.
Do czego potrzebowaliśmy węgla? Do miedzi. Tak, ale coś jeszcze wymagało surowego węgla. Nie wiem. Rzuciłem marchewki. Podniosłeś? Podniosłeś. Tak, dzięki. Coś wymagało surowego węgla, tylko nie pamiętam co. Może bomby? Nie, coś innego. Mining drill wymaga troszkę węgla. Nie, coś mi się musiało przewidzieć. Dobra, potrzebujesz do czegoś sztabek miedzi? Tak. A masz? Wrzucę tak, do chesta. Okej, co tu jeszcze wrzucić? Bawełna wyrosła, jak coś tu możesz zbierać. Wrzuciłem też łuski. Bo nie potrzebuję więcej. Ja chyba na razie z łusek nic nie mogę zrobić, bo nie mam szmaragdów. Chociaż może jest to wystarczająco. Sztabek miedzi powinno być wystarczająco. Zobaczmy. Szpon górniczy. A zrobiłeś miedziany kilo w sobie? Tak. Dobra, robię miedziany kilo. Szpon górniczy. Teraz by się przydała jakaś nowa bronika. To pewnie po bossie. Nie, mogę zrobić sobie teraz. Fajnie. A co? Miedziana laska natury. Nie wiem jak to bije. Nie jest tutaj, że ma obrażenia w zwarciu. Ale może mieć. Różdżka. I kosa, która ma obrażenia w zwarciu plus 7, więc kosa na pewno raczej ma ten. Raczej na pewno jest w zwarciu. Na laskę i tak nie mogę sobie pozwolić, więc chyba zrobię po prostu różdżkę. Ja się przerzuciłem na topór, bo ten topór zadaje lepsze obrażenia niż miecz. Laska chyba zadaje lepsze obrażenia. Tak, no ale nie wiem czy jest na odległość. To po pierwsze, a po drugie... Zrób i zobacz. Po drugie nie mam materiałów dość, za mało szmaragdów. Czy ja mam jakieś szmaragdy? Nie. Kurde, kosę zrobiłem przez przypadek. Ale to nic, mogę dalej zrobić różdżkę. Teraz mam opcję. Są 4 szmaragdy w skrzynce. No to i tak za mało. Ale wolna ta kosa. No mój topór też jest wolniejszy. To chyba ma krótki zasięg, ups. Myślałem, że marchewkę zniszczyłem. Gdzie powiesić... To co, idziemy na bossa? Gdzie powiesić trofeum? Nie wiem. Tutaj na twór węczem powiesię. O, wisi. Dobra, to chodźmy na bossa. Zaraz.
Z granatowych szczytów mamy dwa wyjścia. A, i mamy nieodkryte rzeczy, to musimy dopiero odkryć bossa. I tu są dwa portale, to możemy od razu oba odkryć. Okej. Okay. Tylko, że jak będzie szmaragd, to ja będę zajmował się kopaniem szmaragdu prawdopodobnie. Więc to ty będziesz się naprawiał portale. Jest tu szmaragd. Zobaczmy, jak sobie szpon radzi. O, otwory. Wow, po 100 obrażeń im zadawałem. To jest żaba jakaś.